Nie zapadła żadna decyzja dotycząca zamykania działalności oświatowej w jakimkolwiek budynku na terenie gminy Polkowice. Podczas ostatniej sesji burmistrz Polkowic zdementował krążące w sieci doniesienia o rzekomym zamknięciu budynku szkoły podstawowej nr 3 przy ulicy Kominka 1. Rodzice uczniów mogą być spokojni. Nigdy nie powstała taka koncepcja, że chcemy zamknąć szkołę, budynek szkoły nr 3 przy ulicy Kominka. Czy stołówkę. Natomiast musimy dokonywać pewnych analiz w kontekście wydawania środków publicznych. Ewentualne zamknięcie budynku szkoły przy ulicy Kominka 1 byłoby sporym utrudnieniem. Obecnie w dwóch obiektach szkoły podstawowej nr 3 uczy się ponad 760 uczniów, a także 40 przedszkolaków. Na chwilę obecną te obiekty są wykorzystywane w 100%. Także o jakiś, powiedzmy, plan, plotka, które się pojawiają w tych wszystkich portalach społecznościowych, no to tutaj ciężko komentować, bo takich decyzji tutaj w urzędzie, w organie prowadzącym żadne nie zapadły. Wczoraj w sprawie rzekomego zamknięcia budynku szkoły przy ulicy Kominka 1 spotkali się przedstawiciele magistratu, SP3 oraz Rady Rodziców. Spotkanie było bardzo rzeczowe, bardzo konkretne, rozmowy na konkretne tematy, bez niepotrzebnych, negatywnych emocji. Przedstawiliśmy swoje stanowisko, przedstawiliśmy problematykę, przed którą stoi ta szkoła, prawda, w kontekście kolejnych lat funkcjonowania, problemów, które pojawiają się i które muszą być rozwiązane. I myślę, że każdy z tego spotkania wyszedł zadowolony. Podobnego zdania po spotkaniu w sprawie szkoły jest jej wicedyrektor Jolanta Wrzos, która skomentowała sprawę podczas rozmowy telefonicznej. Dyrekcja została poproszona przez magistrat o przeprowadzenie analizy potrzeb placówki, która w ciągu najbliższych lat ulegnie pewnym zmianom podyktowanym m.in. przez niż demograficzny. Są tutaj prowadzone przygotowania dotyczące złożenia projektów o termomodernizację, o zwiększenie dostępności tego obiektu, na przykład na kominka dla osób niepełnosprawnych. I wobec tego wszystkie analizy ku temu są robione. Natomiast mieszkańcy Polkowic naszą tutaj tą pracę na etapie analizy, no błędnie zinterpretowali, że to już jest chęć likwidacji szkoły. Rodzice oraz uczniowie szkoły podstawowej nr 3 mogą więc spać spokojnie. Szkoła będzie funkcjonować w niezmienionym kształcie.